Jaka będzie polityka banków centralnych w nadchodzącym roku? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Czy maszyny do drukowania pieniędzy będą pracować wolniej? Banki centralne faktycznie odpowiedziały na COVID jakby bezprecedensowym dodrukiem, szczególnie Fed. I to miało ogromny wpływ na rynki finansowe przede wszystkim, ale też gospodarkę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Efekt, jednym z efektów jest wzrost inflacji, który myślę same banki centralne zaskoczył. Było wiele głosów, które mówiły o tym, że można sobie drukować te pieniądze i w zasadzie nic się wielkiego nie stanie, rządy mogą wydawać. Wszyscy byli zadowoleni, politycy lubią wydawać pieniądze, więc jeśli banki mówiły, słuchajcie, możecie to robić bez ograniczeń, bo my drukujemy te pieniądze dla was i możemy wydrukować tyle, ile chcemy, no to oczywiście doprowadziło to do możliwej do przewidzenia rozpusty, w której na przykład w Stanach Zjednoczonych ludziom wysyłano czeki, no i możliwej dla przewidzenia, chociaż mimo to zaskakującej dla wielu osób inflacji. Teraz mamy sytuację, gdzie nagle wychodzi szef Fed i mówi, że ta inflacja jest problemem. Zapomniał już o tym właśnie, że mówił jeszcze całkiem niedawno o tym, że można drukować bez konsekwencji. Wręcz zachęcał kongres do tego, żeby zwiększać wydatki. Dzisiaj okazuje się, że nagle banki przesadziły i trzeba coś z tym robić, bo jak nie, to jest ryzyko, że ta inflacja wymknie się spod kontroli. Oczywiście tej rzeki nie da się tak łatwo zawrócić. Teraz banki centralne nie mogą nagle podnieść radykalnie stóp procentowych. Cały system finansowy by nam się wyłożył jak domek z kart. Więc mamy taką próbę powolnego zawracania tego okrętu. Ale ta narracja szefa Fedu jest nadal gołębia, mimo tego, że po raz pierwszy mówił o walce z inflacją. No właśnie, to wszystko zależy od punktu widzenia. Tak? Jeśli przyjmiemy, popatrzymy na to, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce, w ogóle na to, co się dzieje w globalnej gospodarce i patrzymy, że jednocześnie Fed, EBC, Bank Japonii cały czas drukują, no to oczywiście to jest gołębie i to jest absurdalne. Z drugiej strony, jeśli posłuchamy sobie tego, co mówił ostatnio Powell, co mówi Bank Anglii, który podniósł stopy procentowe, co mówią nawet przedstawiciele EBC i porównamy to z tym, co mówili jeszcze 3 miesiące wcześniej, to jednak to jest dość istotna zmiana. A często dla gospodarki i rynków finansowych po pewnym czasie sama zmiana ma większe znaczenie niż punkt, w którym jesteśmy. Tak na przykład dzisiaj globalna gospodarka ma zadłużenie 2,5-krotnie wynoszące, przepraszam, 2,5-krotność tego, co w latach 70., kiedy mieliśmy epizod bardzo wysokiej inflacji globalnie. Więc nawet jeśli to zacieśnienie pieniężne stosowane przez banki będzie mniejsze, ono będzie dużo, dużo mniejsze, to efekty jego będą relatywnie bardziej odczuwalne, tak? Jakby per jednostka zacieśnienia, jeśli tak możemy mówić, bo też nie możemy porównywać tych stóp procentowych do tego, co się działo wtedy. Podobnie znaczenie dla rynków nie oceniałbym go jedynie przez pryzmat wysokości stóp procentowych, a przez pryzmat zmiany. Dziś na rynku mamy masę inwestorów, którzy uwierzyli, że te warunki stworzone przez Fed przy asyście innych banków centralnych pozostaną wiecznie i jakby te wysokie wyceny aktywów będą tylko dalej rosnąć, bo po prostu to jest taka hossa banków centralnych, a skoro one mogą drukować nieskończoność, to nie ma się czego obawiać. Więc tutaj nawet wyssanie z rynku tej nadpłynności może sprawić, że przyszły rok przyniesie dla wielu osób sporo zaskoczeń, jeśli oczywiście banki będą konsekwentnie podążać za tą zmianą kierunku, którą sobie wyznaczyły. Czyli najbliższy rok to będzie rok kumulacji podwyżek stóp procentowych, czy dopiero kolejny? Znaczy ja uważam, że banki będą działać prawdopodobnie dość zdecydowanie, przynajmniej Fed, Bank Anglii, kilka innych banków z rynków rozwijających się już podnosi stopy procentowe i to będzie kontynuowane, bo inflacja jest wysoka tu i teraz. Pytanie, jak szybko się poddadzą, bo jakby globalna gospodarka zacznie zwalniać w pewnym momencie, to jest nieuniknione, ponieważ efekty
stymulacji post-covidowych no, powoli wygasają, tak jakby te wysyłane pieniądze są wydawane teraz, zostały już wydane, jakby efekty tego będą gdzieś tam wygasać, tak? Więc jednocześnie będziemy mieć droższy pieniądz, aby zacząć mieć wpływ na gospodarkę. No i pytanie, jak banki centralne zareagują na sytuację, gdy już będziemy mieć spowolnienie, nadal będziemy mieć dość wysoką inflację i tu trzeba byłoby teoretycznie dalej podnosić stopy procentowe. Więc jeśli dzisiaj patrzymy sobie na przykład na te projekcje Fedu, które mówią, że tak, będziemy przez 3 kolejne lata podnosić stopy procentowe, to wydaje mi się, że to jest dość mało realne, bo prawdopodobnie wcześniej przyjdzie moment, kiedy presja już będzie tak duża na Fed, aby po prostu przestać podnosić stopy, a być może nawet zacząć odwracać ten kierunek, bo znowu jest gorzej. No ale zobaczymy, tak jakby globalna gospodarka dzisiaj jest niesamowicie trudna do przewidzenia, ponieważ została kompletnie zaburzona i przez COVID, i przez właśnie tą gigantyczną interwencję ze strony banków, rządów, że to nie są normalne cykle koniunkturalne. Ale tak to wygląda, tak jakby mieliśmy ostatnich kilkanaście miesięcy, gdzie no, tak, to było takie odbicie w dużym stopniu na sterydach, no i teraz trzeba będzie się pogodzić z konsekwencjami odstawienia tych stymulantów, tak, i sprawdzenia, jak sobie gospodarka poradzi bez nich. Wpływ podwyżek stóp procentowych na dolara. Pośrednio jest też pytanie o to, jaka będzie siła złotego. Znaczy, pamiętajmy o tym, że rynek walutowy po pierwsze zawsze stara się przewidzieć i jakby zareagować z wyprzedzeniem. Po drugie zawsze jest relatywny, tak? Czyli jakby mamy dwie waluty, inwestorzy patrzą, która z nich ma lepsze perspektywy. Więc dolar już bardzo zyskał w kończącym się roku, bo właśnie rynek zaczął wyceniać to, że Fed w końcu będzie musiał wykonać zwrot. Ten zwrot się dokonał i już nie mamy dalszego umocnienia dolara, tak? Żeby dalej dolar zyskiwał, to amerykańska gospodarka musi naprawdę sobie świetnie radzić, żeby rynek był pewien, że te podwyżki kolejne faktycznie będą realizowane. Jeśli będzie tak, że Fed zacznie podnosić stopy, ale gospodarka będzie tracić oddech, to dolar zacznie tracić, bo rynek, który patrzy w przyszłość, zacznie właśnie antycypować to, o czym mówiłem, że Fed być może w pewnym momencie będzie musiał się poddać i zrezygnować z kolejnych podwyżek. O zmieniającej się polityce banków centralnych rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, Przemku. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie.